Bardzo wiele przekonań nabywamy w dzieciństwie poprzez obserwacje i słuchanie rodziców. Przyjrzyjmy się dzisiaj niektórym memom społecznym, które być może zakotwiczyły się w podświadomości. Mem to wzorzec informacji powielany przez ludzkie umysły. Jesteśmy automatycznie podpinani pod różne memy globalne, a o niektórych nie mamy nawet pojęcia. Pole kwantowe pozwala nam odłączyć się od tych memów, które nam nie służą, a jednocześnie korzystać z tych, które mogą nas wspierać. Przykładami takich memów społecznych są: pieniądze są brudne, bogaci to złodzieje, uczciwie można dorobić się tylko ciężką pracą, miłość to cierpienie, kochać każdy może, śmiech to zdrowie. Teraz zadanie dla Ciebie. Wypisz wszelkie skojarzenia dotyczące tematów miłości, relacji, zdrowia, pieniędzy, ludzi bogatych, które wyniosłeś z dzieciństwa. Następnie sprawdź testem ciała, które z niekorzystnych przekonań zakotwiczyły się w Twojej podświadomości. Uwolnij się od nich, wykonując sesję dwupunktu.